Dzień dobry, witamy Was dzisiaj z malowania przyczep. Ostatnio widzieliście na społeczności, tu wyczyściliśmy. Widzieliście na społeczności ostatnio, jak Stachu pomalował burty. Są w stodole, nie chce mi się tam iść. Potem Wam pokażę w następnym ujęciu. Na razie na efekt końcowy poczekacie. Będzie to w tym odcinku. W jednym odcinku zrobimy, jak już złożymy, będzie wyglądała. Bo co? Żniwa za pasem, oponki założone. U Pana Czesia zapały. Polecamy serwis, możemy zostawić numer. Po całym Świętokrzyskim jeździ i na maszynach rolniczych zmienia opony, także super, super, super serwisant, bizony, bizony, ciągniki duże, małe, wszystko, na pole, serwisy, do kombajnów i tak dalej, o. I pogada, i bajerkę jeszcze i dobrą. Tu już wyczyściliśmy tą burtę, tu już zdjęliśmy te pomalowane, tu jeszcze zostało 3 do czyszczenia, to wyczyścimy, pomagam się Mateuszowi z tą przyczepą, żebyśmy się wyrobili. Żeby to schło, bo co, jutro będę czyścił wiatę prawdopodobnie na żniwa, też Wam nagram odcinek jakiś i co? Czy jutro, no to... tygodnia kosimy. Pod koniec tygodnia będziemy kosić, będziecie widzieli odcinek, już będzie środa jakoś, środa czwartek, bo zanim złożymy przyczepę, chcę Wam pokazać cały efekt końcowy, to już będzie po czyszczeniu wiaty, to pewnie odcinek czyszczenia wiaty będzie pierwszy. Tak, tak. Bo jutro będziemy nagrywać, a to widzicie jak wygląda rama, pięknie się prezentuje. Dookoła malujemy, 4 burty zostały. No i tam paka została. Pak? Tak, już zaraz powiem. Paka jest pomalowana w podkładzie, ale czy da trzeba wyczyścić, bo widzicie, tu woda trochę była. Weszło na spawy. To się wszystko wyczyści bezproblemowo. Tak, burty gdzieś, wiadomo. Czas goni nas i tak to zawsze jest. I tak. Tu zobaczcie, jak ośka jest przestawiona. Teraz będzie luks. O. Widzicie, ośka była wcześniej tu. Teraz jest tu. Jest przesunięta o 40 cm. Jeszcze się nie dało, bo tam gdzie jest wzmocnienie ramy. O 40 cm. Tutaj Stachowi zależało, żeby tu na te wzmocnienie ramy się zmieścić. No i jest. I będzie elegancko. I wtedy teraz będzie tak jak należy. I przyczepa będzie spełniała nasze wymagania. I wasze. I wasze. O, w komentarzach. Tak, bo tam jak my. Ośka przestawiona, także co? My tu sobie działamy, zaraz widzimy się z malowania i czyszczenia dalej. Pewna ręka, pewny szyn, obudowe ruchy. Widać, że profesjonalista. No. Może być. Może być. Jak na wieś to będzie. Tak jest. A teraz się wyciepać, bo trochę żem nałapał. O, tu po jajach naleciało. Dobra, teraz weźmiemy szatę drucianą, trochę to przeczyścimy. Stachu, Staszewski, Mateusz. Jaka Staśka my ma? Co tam robi za wywar? Czy będziesz fale pryskał? Tak. Wow, ale od razu pryskam teraz, bo będą schły. No schły, bo trzeba wyjechać paką. Czy prawie paką. Ramą trzeba wyjechać. Pół paką. Pół paką. Paka to jest... Na tę pakę? No może by nie spadły.
Tu jeszcze trochę w rogu trzeba dokładnie, bo trzeba po rogach ruszyć, bo się nie dojedzie wszędzie szotą. A jak się dojedzie, to wszystkie, znowu wszystkie te druty ze szotki lecą. Zobaczcie, jak kolorek wygląda. Na dwa razy będziesz malował, nie? Tak. Gdzie się świeciło, jak tu jajca. O. To działamy, zaraz pokażemy wam, jak wyjdzie w kolor. Dobra. I tak, Staszko już zakłada koło. Zakładamy koło. Zobaczcie, jak się prezentuje. Jedziemy wózkiem, to zobaczymy. No, rama się prezentuje. Skłamie elegancko. I sobie będzie schłana spokojnie. I sobie schłana spokojnie. I tak, lux. No, robi robotę, powiem ci ten kolorek. No, parkujemy teraz paką. Podniesiemy ją, po rogach wyczyściłem. Nie będziemy jej malować całej, tu tak parę centymetrów od tego, żeby ją pomalować tu na po kantach i będzie cacy. I tak, siłownik mamy, jeszcze musimy zamówić z agrobisu butle do powietrza. Żeby po prostu mieć hamulce. Hamulce podstawa w takiej przyczepie, jak siedzie z tonarzem gdzieś po drodze czy coś, no bo sam ciągnik nie da rady nieraz wyhamować takiego ciężaru, jak to będzie, nie wiem, powiedzmy piach kiedyś transportować czy coś. Sama pojemność przyczepy to 5500 litrów, no to powiedzmy, że przy tam gęstości 70% pszenicy, no to byłoby około 4,5 tony pszenicy na całej przyczepie. Dobra. Chyba, że ręcznie ją wjedziemy pod spód. Co? Chyba, że ręcznie wjedziemy pod spód. Podnieś go do góry i pójdzie. No ja opuszczałem na... Widzę właśnie. Kurde, te łańcuchy. Fajna sprawa, tylko że się blokują. O, kurwa, ja wytrzymam. Siadła? Elegancko. A, cie, łańcuchy pod spodem są. Ten podniosę tu ręcznie. Nie, waży ze 200 kilo. Na swoim miejscu. 200 kurde kilo waży. No i elegancko. Blokada teraz tego dziada ze tych zaczepów. Nie w tę stronę. I siedzi. Mamy ją. Łam się. Teraz to elegancko się łamie. No. Niech będzie, nic jej nie będzie. Dobra. Bierzemy się teraz za spawanko! Prace ostatecznie na dzisiaj zakończone. Brakło nam farby, a to czerwonej i zielonej na burty. Także tak to się prezentuje. Całość. Cały efekt końcowy zobaczycie już w kolejnym odcinku finałowym. Tyle wam mogę pokazać jeszcze. Ostateczny efekt zobaczycie już niebawem. Także piszcie w komentarzach. Widzicie, ośka teraz przestawiona. Jak wcześniej wspominaliśmy, tutaj troszeczkę podparte. I co?
i to by było chyba na tyle w dzisiejszym odcinku. Także żegnam się z wami. Karol już pojechał wcześniej do domu. Ja tutaj dokańczałem trochę to malować, no ale właśnie niestety brakło dosłownie tyle farby. No przyjdzie gdzieś koło środy dopiero. Także no, przewidywany finał będzie w czwartek, piątek przyczepy. A czas nagli, bo trzeba kosić. A nie chce mi się tego zdejmować, nie chce mi się łopatować już. Także tak, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dzięki za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach na kanale rolnikowo.pl. Pozdrawiam was i do następnego. Cześć!